Witajcie, krewetkomaniacy. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, trzy nowe waniaczki. Ostatnie piętro mojego regału. Z tyłu pięknie widać syfon kanalizacyjny, do którego wpada woda z podmian z akwarii, jak spuszczam. Oraz widać od szczytu białą rurkę, gdzie wchodzi odpad z Ero. Nie chciałem, słuchajcie, oklejać tych akwarii z tego względu, że muszę też widzieć, co tam się dzieje w tym syfonie i tak dalej, czy gdzieś nie kapie, czy gdzieś się coś nie rozszczelniło i tak dalej, jakbym okleił na czarno, to niestety bym nic nie widział, a ja muszę mieć jakby to pod kontrolą, czy gdzieś tam coś się nie leje. Trzy akwaria, 40, 25, 25, trzy jednakowe. Rozbijemy sobie to na dwa odcinki. Dwa odcinki, o tych zrobimy sobie osobny odcinek, a się skupimy dzisiaj na tym zbiorniczku pierwszym po lewej stronie. Dlaczego tak? Ano dlatego, żebym chciał wam troszkę opowiedzieć, a nie chcę, żeby ten film był za długi. Pierwszy zbiornik będzie zrobiony w stylu Nico Rico, francuski hodowca krewetek, który robi to w takim stylu. Ja tutaj wam jakieś przebitki będę wrzucał, że na dno idzie neutralny piasek kwarcowy, którego tak naprawdę przez bardzo długi okres nie rusza, nic z nim nie robi, a cały bufor, jeżeli chodzi o pH, robi w skarpecie powieszony tutaj podłoże, w takiej skarpecie, w pończosze Ada Amazonia. Nie ma w środku żadnego mchu, nie dodaje żadnych bakterii w proszku, jedynie co to czasami leje bakterie w płynie. My też tu sobie użyjemy special blenda z Microbelief. I tak postępuje Nico Rico. Zapytacie dlaczego, tak? Dlatego, że Nico Rico jest bardzo dużym hodowcą krewetek. Nie ma w środku żadnych roślin, żadnego mchu z tego względu, że by mu przeszkadzało to w wyławianiu krewetek. U niego przemiał krewetkowy jest bardzo dużo. Bardzo dużo krewetek idzie na handel, więc żeby sobie nie utrudniać życia wyławiania tych krewetek gdzieś tam z roślin, z mchu, to on ma po prostu gołe podłoże, zero roślin, nic. Ja tu sobie pewnie dekoracyjnie kawałek jakiegoś budzka wsadzę, żeby nie było tak pusto, ale zrobimy też sobie podobnie, tak jak ma on. Dlaczego też podłoże to w skarpecie wiszące i tak dalej? Otóż, jak możecie się domyślać, wszystko ze względów ekonomicznych. Po prostu tak jest taniej, niż zasypywać, wiecie, centymetr, dwa na dno, rozsypywać i później jak wam przyjdzie robić restart, no to wiecie, ściągać to podłoże, kombinować i tak dalej. A tak to on tylko sobie wyciąga tą skarpetę, tą pończochę, w której wisi to podłoże aktywne, wyciąga, wkłada nowe, nie musi robić restartów przez wiele, wiele lat. Tak jest po prostu łatwiej, prościej i no tak po prostu taką drogę wybrał i jak patrząc na jego filmy, jest ona bardzo skuteczna. Więc ja też tutaj sobie pozwolę taki jeden zbiorniczek zrobić. Mam fajną, dużą filtrację, wydajną filtrację oczywiście na powietrze. Damy tutaj też grzałeczkę do tego zbiornika. Wysypiemy na dno piasek kwarcowy, neutralny, kolor taki szarawy pewnie. I później w skarpecie damy podłoże aktywne Ada Amazonia Gold, której wiecie, mam pod dostatkiem. No, tak to będzie wyglądało. Pierw, słuchajcie, wypłuczemy sobie ten piasek kwarcowy, żeby mieć pewność, że jest czysty. Jeszcze wam nie powiedziałem jednej ważnej rzeczy, bo kolega Nico Rico używa innej soli. Używa soli Salty Shrimp i ja też, słuchajcie, żeby być tak jak Nico Rico, też postanowiłem, że sól Salty Shrimp kupię, mimo że jestem miłośnikiem, jak wiecie, Qualdropu GH plus LC, ale zobaczcie, jaka ładna paka przyszła, prochy dla Andrzeja od kolegi Konrad Rumak, sklep Caridina.pl. Zakupiłem 250 gram Salty Shrimp i też będziemy wodę tutaj robić właśnie na solach Salty Shrimp, tak żeby było jak najbardziej zbliżone do tego, co ma Nico Rico. No dobra, płuczemy piaseczek. Po troszkę. Szary piasek, kwarcowy, neutralny. Widzicie, że się pyli dosyć mocno.
Więc to oznacza, że musimy go troszkę przepłukać, bo nie chcę sobie syfu narobić w zbiorniku. Dobra, wlejmy trochę. Dobra. Wyciągnijmy sobie filterek na razie. Nasz piasek kwarcowy. Chyba będzie to za mało jeszcze. Chociaż on tam ma, tak wiecie, tylko przykryte dno, nie? Ale jeszcze troszkę. Wykorzystam wszystko, co mam, żeby nam ładnie dno przykryło i będzie elegancko. Dobra, wsypiemy ostatnią partię już. Co mam jeszcze, mogę ciekawego powiedzieć? Tak, sól. Wiemy, jakiej używa. Używa AD Amazonii. Co ciekawe jeszcze, tak jak wam mówiłem, że nie ma roślin i tak dalej, to też robi... On też, słuchajcie, robi dwa różne parametry wody dla krewetek Tiger i części krewetek typu B robi troszeczkę wyższe pH. Dla pozostałych krewetek, jakie hoduje, utrzymuje tak pH bardzo nisko, jakieś 5,2, 5,3. Bardzo często kontroluje pH wody w tych zbiornikach i w momencie, kiedy pH idzie w górę, to wtedy Nico Rico wymienia po prostu ten worek z tym podłożem. No i następuje automatycznie zbicie pH do pewnego tam poziomu. Wodę podmienia zawsze co 14 dni i to u niego jest mur beton, bo już metodą prób i błędów wie, że po tylu dniach się po prostu parametry pogarszają tej wody i następuje podmiana wody. Dobra, umieścimy sobie filterek, tak o, w tym miejscu mniej więcej. Chociaż żeby miało miejsce na skarpetę, to damy go troszkę z boku. O, czekaj, zrobimy tak. Sobie ubiłem przynajmniej podłoże. Damy tutaj, bo tu mam bliżej do powietrza. Damy tu, a tutaj umieścimy tą naszą skarpetę właśnie z tym, z podłożem aktywnym. Tak będzie dobrze. Jeszcze grzałkę gdzieś muszę wcisnąć, ale to zaraz będziemy myśleć. Dobra, podłączę sobie tylko wężyk do powietrza. Dobra, grzałka dołożona, filterek jest umiejscowiony w miarę ok. Wlejemy wodę. Jakbyście, słuchajcie, mieli jakieś pytania, na przykład też do Rico Nico, albo żebyście, nie wiem, coś jest niejasne, coś byście chcieli dopytać, to walcie śmiało. Ja się Rico mogę zapytać, mogę z Rico porozmawiać i mogę wam udzielić odpowiedzi na pytania, jakie będziecie mieli. Więc na spokojnie. Dobra. Wlewamy wodę. Powiem wam, że wlewam tą wodę. Filtr się uniósł. Stwierdziłem, że Nico troszeczkę tego podłoża ma mniej u siebie. Więc ja tutaj też troszkę jeszcze zgarnę i taką garstkę, dwie podłoża wyciągnę, żeby było też tylko szyba przykryta. Ale się zrobił Meksyk. No dobra, wodę mamy nalaną, podłoża troszeczkę zabraliśmy, tak żeby była cieniutka warstwa, tyle żeby nam tylko przykryła dno. Piasek kwarcowy. Odpalimy sobie filtrację. Zobaczymy w ogóle, jak ten filterek pracuje. Sam jestem ciekaw. No dobra, elegancko. Odpalimy sobie grzałeczkę. Ok, lampka się w grzałce zapaliła. Grzałeczka ustawiona na 22 stopnie. Dobra, to mamy. Skarpeta z podłożem Ada Amazonia. Teraz sobie przyszykujemy. Skarpety, słuchajcie, różne. Nico Rico mówi, że pójdźcie do
do żony i zabierzcie żonie pończochę. Ja, słuchajcie, nie będę żonie żadnej pończochy zabierał. Są gotowe do tego siateczki. Są niektóre bardzo drobne. Są niektóre z bardzo dużymi oczkami. To też nie bardzo, bo się będzie przesypywało z czasem. Ale taką, wiecie, no odpowiednią grubość tej pończochy, żeby przepływ wody był w miarę dobry i żeby to podłoże tutaj miało się dobrze. W sypie wydaje mi się, że jest z pół litra podłoża. Sprawdzimy sobie pierw pH teraz po zalaniu, jakie jest, żebyśmy widzieli, jak ono się zmieni po jakimś czasie, jak dołożymy to podłoże aktywne. Jakby ktoś z Was szukał złotej ady, to możecie do mnie napisać. Jeszcze jakiś worek ady się znajdzie. Bo ja mówię, mam fajnie, ale ja, że tak powiem, lubię kombinować i nie tylko na adzie będę zbiorniki zakładał, bo mam, słuchajcie, otwarty jeszcze worek podłoża pH. Zaraz przyjadą jeszcze inne podłoża i dlatego tak, a nie inaczej. Dobra, otworzymy sobie tą adę, weźmiemy kubeczek i tak myślę, że z litr styknie. Zobaczcie, taki kokon. Powinno być spoko, nie? Chcę go, o, żeby oczka były większe. Tu sobie zawiążemy supełek. Dobra, sprawdźmy pierw pH. Dobra, tu macie pH prosto z beczki. Wsadzimy, słuchajcie, teraz sobie nasze zawiniątko z podłożem aktywnym. Damy je tutaj z boku obok filtra. Zaraz jakiś klips muszę znaleźć, żeby to podczepić. Na razie to, słuchajcie, podwiesiłem w taki sposób tutaj, łapiąc trochę natrytkę. Do góry mam taki haczyk. Może to nie jest jakoś estetycznie super, muszę pomyśleć coś innego. Nie przygotowałem sobie nic takiego, żeby gdzieś złapać do krawędzi. Jakiś klips muszę albo coś pokombinuję, żeby to było. No ale dobra, ale mamy wsadzone. Fajna taka, zobaczcie, duża kula podłoża. Jak sobie ona teraz tutaj leży. Niech filterek filtruje. Woda się zmuliła masakrycznie. Zobaczymy za dni parę, jakie pH będzie tutaj wody. Na razie mieliśmy 6, koło 6, nie? No dobra. Dobra, jeszcze co zrobimy, to dodamy special blenda z 10, z 15 ml. W zupełności wystarczy. Dobra, 15 ml. No i dobra, niech dojrzewa. Zobaczymy za parę dni, jak pH spadnie. To jeszcze Wam dogram kawałek. Dobra, zbiornik zalany, zasolony solami salty shrimp, tymi pierwszymi starymi, jakie były na rynku, tak jak używa Nico Rico. On robi na 125 ppm, czyli jakieś 250 mikrosiemensów. No, troszkę mi się za dużo sypnęło, 274, więc tam przy kolejnej podmianie skorygujemy to. Bakterie, słuchajcie, dodane. Woda, jak widzicie, w kolorze jest, jakim jest. Niestety piasek, mimo wielokrotnego pukania, troszkę tam cały czas tą wodę brudzi, no ale pewnie się zaraz przefiltruje, bo w tym filtrze jest fajna taka drobna gąbka, więc pewnie się ładnie przefiltruje, tylko będę musiał pamiętać, żeby tą gąbkę wyczyścić za jakiś czas. Grzałka wodę grzeje, więc wszystko jak najbardziej ok. W kolejnych odcinkach nagramy sobie te dwa baniaki. Dobra, słuchajcie, minęły 24 godziny,
Woda, jak widzicie, się zrobiła w miarę ładna. Troszeczkę takiego pyłku jeszcze lata. Sprawdzam sobie pH obecnie. Jest, zobaczcie, 6, 6, 0, 1, 6. Tak mniej więcej pH wygląda. No zobaczymy, czy będzie ten worek, który tutaj sobie wisi, czy będzie w stanie zbić nam to pH do, powiedzmy, tam 5,4, 5,3, nie? Musimy dać troszeczkę więcej czasu temu zbiornikowi, no ale zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kolejne zbiorniki są już założone, więc w kolejnych odcinkach Wam pokażę pozostałe dwa zbiorniczki, które już założyłem od razu. Film mam nagrany, muszę zmontować, więc niebawem będzie kolejny odcinek. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i trzymajcie się. Cześć, cześć. A to niech sobie dojrzewa.